rzecznikiem. Wyjechał do Norwegii. Powiedział, że tu nie wróci. Ja wiem dlaczego. Bo Waldek, ten mój przyjaciel, mówi, kiedy szedłem do sklepu w stroju roboczym, to ludzie mi ustępowali miejsca, bo to idzie człowiek pracy. W Polsce ten sam człowiek pracy jest traktowany jak śmieć. Można się z niego wyśmiać i mu nie zapłacić, a potem jeszcze się wyśmiać drugi raz w sądzie. Ja mam przypadek człowieka... Mówi pan jak socjalistyczny poeta. Ja powiem panu, ja poznałem człowieka, który dziennikarzowi, jakoś tam pańskiemu koledze po fachu, panu Pertowi, wykańczał budynek w stanie surowym. Nie podobał mu się kolor klepki. Złośliwie odkręcił kaloryfery, doprowadził do usterki. Usterka rosła, dług rósł, wygrywał sprawy sądowe. W rezultacie za koszt tej klepki zlicytował mu dom i go wyeksmitował z domu. Oczywiście bezprawie, przestępstwo sądowe, to wszystko będziemy odkręcać. Ale człowiek pracy, uczciwy, który miał firmę, może być zlicytowany przez kogoś złego, dlatego że ten ktoś ma chody w sądach i dostęp do bardzo dobrych praw. A miał pan taki sen albo taką myśl i zaczął się zastanawiać nad tym, a gdybym zmienił sposób patrzenia na świat i gdybym na chwilę stał się liberałem? Teoretyczna zabawa. Czy pan taką przeprowadził w życiu kiedykolwiek? Ja myślę, że nie da się dyskutować z innym poglądem, nie próbując go zrozumieć. Ja poszedłem dalej, panie redaktorze. Ja przeczytałem dzieło pod tytułem O bogactwie narodów Adama Smitha. Było je w Polsce bardzo trudno dostać, bo ostatnie dostępne wydanie jest z 1957 roku z przedmową, żeby było śmieszniej, Józefa Wissarionowicza Stalina. I nawet popełniłem taki tekst, wszystkie słuszne poglądy towarzysza Adama Smitha. Otóż Adam Smith nie był liberałem w pojęciu dzisiejszych liberałów. Mało tego, powiadał, że kupcy nie powinni rządzić, bo oni mają skłonność do oszustwa. I przed Marksem powiedział, co jest bardzo ważnym stwierdzeniem, że źródłem wszelkiej wartości jest praca, nie kapitał. Ale to, że pan przeczytał i że pan potrafi czytać i że pan dużo czyta, to wiem. Ale czy pan został na chwilę liberałem? Nie, bo musiałbym być złym człowiekiem. Nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda. Dzisiaj w Polsce liberał to jest człowiek, który gardzi maluczkimi, który uważa, że wszystko mu się należy. W Polsce dzisiaj nie ma liberałów. Pan mówi o Stuarcie Millu? Pan mówi o walce o wolność? Wolność zaczyna się za bramą zakładu. Otóż jeżeli pracujemy 8 godzin, to przez 8 godzin możemy wypoczywać, być z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, a przez 8 godzin spać i się regenerować. Dzisiaj pracując po kilkanaście godzin, jesteśmy mniej wolni niż w czasach PRL-u, kiedy 8-godzinny dzień pracy obowiązywał. Bo kiedy jestem w pracy, a zwłaszcza dzisiaj, kiedy dyscyplina pracy w związku z obawą przed bezrobociem bardzo wzrosła, to wszystko, co robię, co mówię, gdzie jestem, na jak długo idę na siusiu, zależy od pracodawcy. Jestem zniewolony. Zwłaszcza, że ta praca jest zwykle wyalienowana. Nie jest to praca, którą się robi z przyjemnością. Większość pracy dzisiaj dostarczanej przez rynek, kiedy już nie ma przemysłu, kiedy właśnie kultura upada, to jest praca w usługach. Usługach, w takich coffee shopach, gdzie regulamin polega na tym, że przez 10 godzin zmiany nie wolno nawet na chwilę usiąść. Trzeba ciągle stać. Bo wtedy się jest wydajniejszym i bardziej usłużnym. Otóż wolność zaczyna się za bramą, więc jeżeli wrócimy do czegoś, o co walczymy my socjaliści jeszcze od XIX wieku, 8 godzin pracy, 8 godzin wypoczynku, 8 godzin snu, to będziemy wolni. A dzisiaj mamy zniewolenie. Pracujemy za tak mało pieniędzy, że jesteśmy zmuszeni do pracy ponad siły. Poza tym, kiedy pan idzie po zakupy... Tylko w te 8 godzin pracy, 8 godzin wypoczynku i 8 godzin snu można nie zbudować niczego. A jak pan niczego nie zbuduje, to pan nic nie będzie miał. To pan potwierdził moją tezę, że pan chce budować dobrobyt garstki Polaków i dobre wskaźniki i dobre samopoczucie premiera za cenę cierpienia większości społeczeństwa, które nie widzi rodziny, które wracają do domu. Ja się nie zgadzam z pana sposobem myślenia. Wracają do domu zmęczeni jak zwierzęta i nie są w stanie, nie mają siły zapytać dzieci, a wie pan, jak było w szkole. Kto najciężej pracuje? Ten, kto tworzy własną firmę.
pracuje po 18 godzin dziennie, po 20 godzin dziennie. No tak, ale jego perspektywa jest taka, że się dorobi, a tamci, których zmusza do podobnej pracy, dorabiają się najwyżej garbu. Ale zaczyna od zera. To jest ten sam punkt startu. I co z tego? No dobrze, to jak to pan zasuwa 18 godzin dziennie i potem pan... Dobrze, ale ja mam pytanie. Dlaczego ktoś, kto pracuje za płacę minimalną po kilkanaście godzin, i ma być porównywany z kimś przez te kilkanaście, kto przez te kilkanaście godzin dorabia się majątku. Ja znam ludzi. A jakiego majątku? Ja znam ludzi spod Warszawy. Ale o jakim pan majątku? Chory model, chciwość, uznanie, że mnożenie dóbr jest drogą do szczęścia, powoduje, że ci ludzie pod Warszawą z takiego Radzymina, Wyszkowa, ale oni dają ale to, pracę ta, innym. Oni gdyby oni nie zasuwali, porozmawiajmy to by pana bezrobotni. Porozmawiajmy przez chwilę o nich. To są bardzo mili, uczciwi ludzie, którzy nic nie zrozumieli z życia. Człowiek się rodzi i żyje, żeby być szczęśliwym. Tymczasem oni... Ale pan chce zdefiniować szczęście. Otóż człowiek jest szczęśliwy, kiedy jest z rodziną. Człowiek jest szczęśliwy, kiedy jest z przyjaciółmi. Człowiek jest szczęśliwy, kiedy ma dostęp do kultury. A kiedy jest zwierzęciem czy maszyną do zarabiania pieniędzy, to jest życie bydlęce. To jest życie bydlęce. I ja widzę tych ludzi, którzy postawili sobie z pustaków olbrzymie wille i zmarli na zawał. I to jest żadne życie. Ale są tacy, którzy nie zmarli na zawał i którzy są szczęśliwi. Pan nie może definiować takiego pojęcia, jakie jest nie, szczęście. Oczywiście, że mogę. Oczywiście, każdy z nas. Po to jesteśmy ludźmi, to wtedy zaczyna żeby pan się upominać o szczęście. Nieprawda. Oczywiście. Nieprawda, tak. Ja to proponuję, a nie narzucam. Nie. Ja swój punkt widzenia proponuję, a nie narzucam. Idzie pan do supermarketu i napełnia pan koszyk całym mnóstwem dóbr, z których część jest panu zupełnie niepotrzebna. Znaczna część, bo do tego pchają tak zwane promocje, czyli manipulowanie pańską świadomością. Dochodzi pan do kasy i płaci pan plastikowymi pieniędzmi. W tym momencie zadłuża się pan w korporacji bankowej, zmanipulowany przez korporację handlową i zniewala pana korporacja, która pana zatrudnia i po to, żeby zapłacić rzeczy, od których puchnie panu wątroba, bo niestety bardzo musiał pan je kupić, bo były w promocji, zostaje pan w pracy w weekendy, zostaje pan w pracy po godzinach, rozpada się panu rodzina i kończy pan, jeżeli nie zawałem, to samobójstwo. Ale Polacy mają problem psychiczny. Ci, którym się udaje zarabiać w taki sposób, są nieszczęśliwi, chociaż mieliby więcej pieniędzy. Czasami ci biedniejsi, którzy jeszcze ledwo wiążą koniec z końcem, ale wiedzą, co to jest rodzina, co to jest szczęście rodzinne, co to jest pójście na spacer do lasu, które jeszcze na szczęście są prywatne. Ale pan ma schematyczne podział. Nie, schemat. Że bogaty to jest głupi i pazerny, a biedny to jest cudowny, który wie wszystko. Ja uważam tak dużą część klasy średniej, ja tym ludziom współczuję, bo to są pracujący biedacy, a ich ubóstwo nie polega na stanie konta i na tym, że nigdy nie skonsumują, nie zarobią tyle, żeby skonsumować tyle, do czego ich się zmusza, tylko ich nieszczęście polega na tym, że ich życie jest nic niewarte. Ich życie jest nic niewarte, bo jest to życie bez kontaktów międzyludzkich, bez ciepła, bez szczęścia, z nieszczęśliwymi dziećmi, którym kupuje się drogie klocki, żeby zapłacić za to, że tatusia i mamy nie ma w domu. Przecież to są fakty. Ale to pan myśli schematami. To nie, pan ja opisuję. Ja nie myślę schematami. O jednym człowieku, pojedynczym. A pan myśli ja o pojedynczym mówię, bo każdy średni są ludzi. Tacy, biedni są tacy, a bogaci są tacy. A to nie jest prawda. Nie, pewnie, że nie. Ale istnieje pewna obserwacja zjawisk społecznych. I to, co ja panu opowiadam, to są wszystko historie z życia wzięte.